Cześć wszystkim. No, ukłon 7. A to Arcanum. Mój ostatni let's play obudził we mnie głód Arcanum. I kompletnie go nie zaspokoił. Więc zaraz po tym, jak skończyłem grę technologiem, zasiadłem do gry jeszcze raz. I chciałem zagrać, przejść grę czystym magiem. I zobaczyć, jak to się będzie grało. Więc przeszedłem grę. I mam kilka spostrzeżeń, z którymi się z wami podzielę. Po pierwsze, dlaczego spotykamy się akurat w tym miejscu? Ponieważ save mi się zepsuł. Jeżeli spróbuję opuścić tą lokację w jakikolwiek sposób, to gra się crashuje. Tak, to jest spowodowane tym, że towarzysze mi się zepsuli. I niestety nie ma żadnego sposobu, przynajmniej ja nie znam żadnego, żeby to naprawić. Trzeba po prostu by wczytać poprzedni save. Mój poprzedni save jest dawno, dawno temu. To jest chyba solidne 3-4 godziny rozgrywki. Więc nie zamierzam tego powtarzać. Nie zamierzam kończyć tej gry tą postacią. Po prostu tutaj się zakończy jej przygoda i dlatego tutaj wam poopowiadam, jakie są moje doświadczenia z Grimagiem. Chciałem pokazać wam, jak niszczę Kergana tą postacią, ale cóż, trudno. Tak, po pierwsze założenie było takie, żeby inwestować tylko w magię, tylko rzeczy związane z magią i nie dawać nic w walkę wręcz i w uniki. Jak widać, w pewnym momencie to w końcu zrobiłem, ale to już było bardzo późno w grze. Do samego Wendigrot i cały Wendigrot przeszedłem bez ani jednego punktu w Mela ani w Dodge. Ale potem to jednak zrobiłem. Stwierdziłem, że granie magiem bez walki wręcz jest nieoptymalne. Dlaczego? Mag ma świetne obrażenia burst. Dopóki ma manę, to jego jest w stanie anihilować przeciwników. Problem jest taki, że mana bardzo szybko się kończy. Jej regeneracja jest bardzo, bardzo wolna. Więc o ile w pojedynczych walkach ze silnymi przeciwnikami mag sobie daje świetnie radę, to czyszcząc dłuższe dungeony, jak na przykład kopalnie klanu, to gdzie nie możemy sobie czekać i regenerować many, to mag jest kompletną nogą. Mana kończy mu się bardzo szybko, bez niej jest bezużyteczny. Jest kilka sposobów, żeby to obejść. Po pierwsze, można kupować bardzo dużo potek many, ale to bardzo dużo, naprawdę szybko schodzą, gdybyśmy chcieli cały czas korzystać z magii. Po drugie, można inwestować w kondycję, co zwiększy heal rate, czyli szybkość regeneracji, ale to i tak nie wystarcza, bo to jest 6 na 10 sekund. Standardowo jest 3 czy 2, więc jak z 2 podniesiemy sobie na 6, to jest dużo więcej, ale to i tak jest bardzo wolno. Po trzecie, można kupować przedmioty, które dadzą nam chwilową manę, bronię. I wtedy gra wygląda tak, że wykorzystujemy jeden, zmieniamy, wykorzystujemy drugi. To jest dużo mikro zarządzania, a i tak ta mana bardzo szybko się kończy. Więc w ostateczności, nawet mając dużą regenerację i te przedmioty, i tak co jakieś parę minut rozgrywki musiałem odstawić grę na 5-10 minut, żeby mana się zregenerowała. Więc to nie jest zbyt ciekawy styl prowadzenia gry. Więc pozostaje ostatnia opcja, czyli zainwestować w zdolności do walki wręcz. Dodge nie jest aż tak bardzo potrzebny, ale walka wręcz bardzo by się przydała w wielu sytuacjach, tym bardziej, że mag ma dużo opcji, żeby pomagać sobie w walce wręcz magią. Więc myślę, że mag w Arcanum musi inwestować w melee, to jest optymalne dla niego. Ja nie inwestowałem, całą grę przechodziłem tylko na czarach, no i tak jak mówię, nie chciałem wydawać całej kasy na potki, więc co jakiś czas musiałem po prostu odstawiać grę, żeby sobie posiedziała i poregenerowała manę. Dobra, przejdźmy teraz do założeń postaci. Tak jak mówiłem, chciałem nie inwestować ani w dodge, ani w melee. Chciałem inwestować wszystkie rzeczy związane z magią, czyli jak najszybciej osiągnąć 100 amplitude magicznego. Mieć wymaksymalną kondycję. 17 to maksymalny efekt. Dodatkowe punkty w kondycji nie dają kompletnie nic. Tylko odporność na truciznę, ale to jest kompletnie niepotrzebne. Tak, wymaksować inteligencję, żeby mieć maksymalną ilość slotów. No i mieć dużo many. Więc te założenia udało mi się spełnić.
żeby to zrobić, na początku zacząłem jako grę, jako kobieta. Tak, wybór, tak, zmiana płci na kobietę zmniejsza nam siłę, ale daje dodatkową kondycję, więc to było na plus. Na początku właśnie miałem około 11 kondycji, dzięki temu, co dawało heal rate 3 bodajże. Tak, ponadto wybrałem rasę elf. Daje to zwiększone bodajże willpower. Coś, co generalnie jakieś bonusy potrzebne do magii. Jako background natomiast wybrałem trolla krew. Czy to jest opisane tak? Trollowa krew daje kary do piękna i charyzmy, ale za to daje bonusy do siły, kondycji i dexterity. Przy czym mi się zdaje, że w Universe Edition to jest zbuffowane, ponieważ w podstawce chyba te bonusy są troszkę mniejsze, one się nie sumują do tego. Tutaj się sumują minus 8 plus 8, więc wychodzimy na 0. W podstawowej wersji gry chyba mamy mniejsze bonusy, więc ostatecznie tracimy część statystyk. W każdym razie moje założenie było takie, że będę grał samotnym magiem z jednym towarzyszem, to znaczy Virgilem. Więc charyzmy nie potrzebuję. Beauty to jest statystyka, która jest kompletnie niepotrzebna w grze. Można maksymalnie niskie mieć beauty i nie ma żadnych kart za to. Zaraz to wytłumaczę dlaczego. Więc dwie statystyki, które mi są niepotrzebne i dostaję do tego bonusy do rzeczy fizycznych, niepotrzebnych w magii, ale trochę pośrednio potrzebnych. Constitution zwiększyło mi regenerację, heal rate, dexterity plus 2 zwiększa liczbę punktów akcji, a grając magiem praktycznie cały czas gram w trybie turowym. A siła plus 3 jako tako się nie przydaje, ale daje nam większe encumbrance. A przedmioty zawsze namagazynują się jakieś w ekwipunku, więc poniekąd też się ta dodatkowa siła przydawała. Dobra. Na początku co inwestowałem? Generalnie z tych rzeczy, które na początku wziąłem, to czarna nekromancja. Multiverse Edition Harm jest na poziomie drugim, więc trochę więcej trzeba dodatkowy punkt zainwestować i harm jest droższy. Zamiast 5 fatigue kosztuje 10 każde rzucenie, więc nie jest aż takim przekoksanym czarem jak w podstawce, ale mimo wszystko nadal jest bardzo przydatnym zaklęciem, więc go wziąłem na początku. Na początku prawie wszyscy przeciwnicy nie mają odporności magicznej, więc harm bardzo solidne obrażenia zadaje. To się zmienia, kiedy dochodzimy do pierwszych zombie w grze. Zombie są kompletnie odporni na czarną nekromancję. Wtedy przydaje nam się druga szkoła ognia. Fire Flash, czyli kula ognia, to jedno z najbardziej przydatnych zaklęć w grze. Przydaje się nie tylko do czyszczenia zombie, co prawda zużywa więcej fatigue, jeżeli chcemy tego używać na pojedyncze cele, ale działa. Ponadto jest świetnym czarem do czyszczenia grup przeciwników. On ma bardzo duży zasięg, nie wiem, z 6 kratek zasięgu. Tak mi się zdaje. W każdym razie prawie każdą grupę przeciwników jedną kulą ognia jesteśmy w stanie objąć i to masakrycznie szybko czyści grupy przeciwników i daje nam dużą ilość doświadczenia. Więc jako drugi najbardziej przydatny czar, żebym powiedział, że jest Fire Flash. Potem co chcemy przejść na moc. Shield of Protection przydaje się od początku gry. Daje dodatkowe AC i odporność na obrażenia. Rzucając go na siebie już przy całkiem solidnym aptitude, prawie od początku gry będziemy mieli taką odporność na obrażenia, że cokolwiek trudno będzie zadać nam jakieś sensowne obrażenia, nawet jeżeli coś przeżyje pierwszą turę. Więc Shield of Protection, bardzo przydatne. Potem dochodzimy do Bolt of Lightning. Zadaje całkiem niezłe obrażenia pod warunkiem, że coś nie jest odporne na elektryczność, a jak się okazuje, całkiem sporo potworów jest odporne na elektryczność, więc czasami działa, czasami nie. Potem dochodzimy do dezintegracji. I kiedy już posiadamy dezintegrację, to okazuje się, że żadne inne czary ofensywne grze już nie są potrzebne. Ponieważ zabija wszystko jednym czarem. Nie spotkałem w grze żadnego przeciwnika, który byłby odporny na dezintegrację.
Chyba Kergan jest odporny, ale Kergana można inaczej zabić. Więc dochodzimy do integracji w jakiejkolwiek odporności celów, czy ilość HP-ków przestaje mieć znaczenie, po prostu rzucamy dezintegrację na lewo i prawo, wszystko ginie. Nawet roboty w Vendigroth są wrażliwe na dezintegrację, więc nawet Mag z tymi robotami nie ma żadnego problemu. Jedyny problem jest wtedy z fatigue, ponieważ dezintegracja przed mistrzostwem kosztuje 50 fatigue, więc na początku będziemy mogli rzucić, nie wiem, jedną lub dwie, bez problemu. I potem jest problem. Zazwyczaj to i tak jest bardziej wydajne niż rzucenie innych czarów, bo zazwyczaj jedna dezintegracja to 5 krzywd albo 2 pioruny i bardzo rzadko zdaje się, że wychodzimy na plusie nie używając dezintegracji. Naprawdę może poziom przeciwnicy na pierwszych 10 poziomach, na poziomach od 1 do 10 rzeczywiście można zaoszczędzić magię, rzucając kulę ognia albo krzywdę. Ale później praktycznie wszystkich przeciwników opłaca się rozwalać dezintegracją, bo i tak wychodzimy na tym taniej. Jedyna wada to jest taka, że kasujemy cały ekwipunek, ale większość postaci w grze to, przeciwników w grze to nie ma żadnego znaczenia. Albo jakieś małpy, albo śluzy i tak nie mają żadnych przedmiotów, nie zostawiają. Może zabójcy czarnej ręki, ale oni tak też nic bardzo wartościowego nie... Większość kasy, jak widzicie, i tak nie miałem problemów z kasą. Większość kasy pochodzi z i tak ze skrzynek. I z przedmiotów znajdowanych w skrzynkach. Więc tym nie trzeba się martwić, że przeciwnicy nie będą nic zrobić. Po prostu i tak używajmy tego na lewo i prawo. Nie ma z tym problemu. Więc tak... W podstawce dezintegracja wymaga minimum 15 poziomu i 18 WP. W Multiverse Edition włączyłem opcję, że wyłączone są wymagania poziomowe czarów, więc tak szybko jak jesteśmy w stanie dobić 18 WP, willpower, siła woli, tak szybko jesteśmy w stanie dobić do dezintegracji. I to jest chyba ten moment przełomowy w grze, w którym jakby obrażenia czarów przestają mieć znaczenie. Po prostu dezintegrujemy wszystko na lewo i prawo. Więc tak, tyle jeżeli chodzi o czary wspomagające. Biała nekromancja, miałem Virgila od tego, więc nic od tego nie potrzebowałem. Przemieszczanie się. Na początku wziąłem tylko do otwierania zamków. Super przydatne zaklęcie. Nie mieliśmy takich problemów jak z technologiem, że trzeba bawić się z wilkiem, żeby atakował drzwi czy skrzynki. Po prostu rzucamy otwarcie i prawie wszystko w grze jesteśmy w stanie to otworzyć. Powiedziałbym, że wszystko w grze, z pojedynczymi wyjątkami. Więc wzięcie przynajmniej tego super przydatne. Potem przez większość gry nie chciałem używać teleportu, ponieważ podróżowanie po mapie i zabijanie losowych stworzeń daje całą masę expa. Zwłaszcza magiem, kiedy na początku każdego starcia mamy maksymalną wytrzymałość i przy takich losowych starciach nie musimy bawić się z fatigue, możemy rzucać czary na maksa, są one bardzo szybkie i starcia i dużo expa nam dają. Więc na początku nie chciałem się bawić z teleportacją, ale ostatecznie stwierdziłem, że jednak nie chce mi się. Ilość podróżowania w grze, zwłaszcza jeżeli chce się robić błogosławieństwa, bóstw, jest ogromna i to teleportacja bardzo przyspiesza podróżowanie po mapie. Spatial Distortion to jest taki, powiedziałbym, flash. Też się bardzo przydaje, zwłaszcza podróżując po tarancie, kiedy metro nam już wystawia tyłek do nas i mówi nam nie. Wtedy możemy po prostu flashować się po mieście i też nam to przyspiesza poruszanie się po lokacjach. Więc te trzy szkoły, tak. Ogień do ognistej kuli, czarna nekromancja do krzywdy, moc do maksa i... podróżowanie czy przemieszczanie się, minimum do otwarcia zamków, do teleportacji bardzo przydatne. Te szkoły uważam za wymagane, jeżeli chcemy grać magiem. Ponadto jest kilka innych przydatnych rzeczy, które możemy wziąć. Z morfu wziąłem Harden Hands. To jest buff, który możemy rzucać na psa, który zwiększa mu obrażenia. Po to wziąłem. Z ziemi wziąłem parę zaklęć.
Stone Throw to alternatywne obrażenia, które możemy rzucać na zombie. Ponieważ krzywda nie działa, to Stone Throw zadaje obrażenia fizyczne, więc działa na zombie. Czasami się przydawało. Siła czasami się przydaje, żeby zbuffować Virgila. A to jest bardzo ciekawe zaklęcie, Through the Wall, pozwala nam przechodzić przez ściany budynków. Jest jedno miejsce w grze, w którym możemy zdobyć bardzo wcześnie magiczny miecz, bardzo dobry, jeżeli użyjemy tego zaklęcia. Ponadto w Kree możemy zakraść się od tyłu Kree, rzucić to zaklęcie, przejść przez ścianę i przejść całe Kree nie zabijając nikogo. Więc czasami się przydawało, ale generalnie nie jest super potrzebne. Coś jeszcze brałem? Dużo punktów zainwestowałem w przyzywanie, ponieważ planowałem, że to będzie moja zastępstwo do tego, że nie mam towarzyszy, ale okazało się, że Mac ma taką siłę ognia, że generalnie i tak nie potrzebowałem. W Multiverse Edition ta szkoła jest trochę zmieniona, ponieważ Familiar w podstawce jest zaklęciem na piątym poziomie, to to jest to uzamienione, że Familiar jest dużo wcześniej dostępny, więc generalnie jesteśmy w stanie zdobyć Familiara jeszcze przed wyjściem z Zamglonych Wzgórz. Ale ostatecznie okazało się, że w ogóle nie potrzebowałem tych czarów. Przez połowę gry chodziłem z przywołańcem, ale on i tak nie zadawał, on i tak nawet na wymaksowany apitut nie zadaje zbyt dużych obrażeń. Więc i tak się nie przydawał, potem w pewnym momencie stwierdziłem, że Hellgate generalnie mógłbym przywołać, jakby była jakaś naprawdę ciężka walka, ale przez całą grę nie zdarzyło mi się ani razu, żebym tego potrzebował. Więc teoretycznie może się przydać ta szkoła, ale jeżeli mamy dobrą siłę ognia sami, to nie potrzebowałem. Zamierzałem też pod koniec gry zainwestować w Temporal, ponieważ tu jest kilka ciekawych zaklęć. Po pierwsze Hasten zwiększa szybkość i Tempus Figut, które zwiększa szybkość całej drużyny. Planowałem to użyć do walki z Kerriganem, ale niestety to się nie wydarzy, więc jestem w stanie powiedzieć. Generalnie przez większość gry nie miałem problemów z tym, że moja postać jest zbyt wolna. Może gdybym walczył więcej wręcz, to bardziej by się to przydało. Ale tak, może się przydać, ale nie potrzebowałem tego aż tak bardzo. Myślę mimo wszystko, że jednak te czary i tak mogą być dosyć fajne. Dobra, poza tym jakiekolwiek inne czary, naprawdę nie widzę tutaj nic za bardzo przydatnego. Divine Magic pozwala identyfikować przedmioty za darmo. Okej, trochę zaoszczędzi nam czasu dochodzenia do pani, ale kompletnie można to obejść i poza stratą czasu to nic nie wnosi do gry. Dobra. Nie chcę jej zamawiać, ale generalnie żadna z innych ze szkół nie posiada czegoś, co bym uznał za przydatne. Dobra, jeszcze chciałem powiedzieć o tym, tak, o charyzmie. Ponieważ graliśmy tylko z jednym towarzyszem, Virgilem oraz psem. No i potem jeszcze medyczny arachnoid. Więc charyzma... Dało się przejść grę z jednym towarzyszem. Mac ma taką siłę ognia, że nie potrzebuje dodatkowych towarzyszy, więc to nie jest żaden problem. Co do beauty. Po pierwsze... postać kobieca ma dużo sposobów, żeby obejść niską beauty. Nakładając dwa diamentowe pierścienie oraz naszyjnik szafirowy, który jest chyba najlepszą bonus do reakcji daje, mamy łącznie bonus do reakcji 28 na ujemnym beauty. Jeżeli bardzo potrzebujemy, to da się obejść. Jest też kilka dodatkowych błogosławieństw w grze, które dają nam dodatkowy beauty oraz bonus do reakcji. A ponadto, nawet gdybyśmy tego nie robili, to każdą rozmowę da się obejść niskie nastawienie. Po prostu na początku mamy dwie kwestie, w których przepraszamy za to, że istniejemy. I generalnie to zmienia nastawienie rozmówcy na prawie neutralne i ten kara za niskie piękno prawie zawsze da się obejść po prostu tymi dwoma kwestiami, więc piękno, najbardziej bezużyteczna cecha w grze, można mieć minimalną i
i nie ma żadnych kar za to. Więc dzięki temu, że ten background trolla krew to zmniejsza, to dzięki temu tylko możemy wziąć więcej tych punktów, coś co się przydaje ostatecznie. Dobra, co do samych statystyk, tak, siła woli zależy jaką ścieżkę chcemy mieć. Generalnie jeżeli chcemy szybko dojść do zintegracji, to wiadomo, dosyć szybko możemy to wymaksować. Ja u siebie na początku maksowałem trochę siły woli, trochę kondycję, żeby mieć ten lepszy heal rate, ale to no... Widzę, że kondycja może nie jest aż tak bardzo potrzebna. Jeżeli byśmy robili maga pod walkę wręcz i dodge'a, to kondycję możemy z grubsza pominąć. Tylko tyle heal rate'a, żeby podtrzymywać nasze buffy. A resztę... Zręczność bardzo się przydaje. Ale od zręczności mamy rękawice zręczności oraz buty bojowe, które dają nam plus 5 do szybkości, czyli tak jakbyśmy mieli szybkość o 5 szybkość większą o 5 zręczności. Więc mniej więcej z bonusów podstawowych z backgrounda, rasy i tych rękawic zręczności chyba dochodzimy do mnie poziomu 14. Zręczności, nie inwestując nic, żadnego punktu. Więc większość gry przechodziłem właśnie posiadając 14 zręczności, to wydaje nam wystarczająco punktów akcji, żeby 3-4 przeciwników zdezintegrować. Zazwyczaj to wystarcza. Inteligencja bardzo fajna, jeżeli chcemy rzucać więcej buffów. To się przydaje, jeżeli mamy postać walczącą wręcz, wtedy więcej buffów możemy na siebie rzucić, co jest ciekawe. Siłę mogłem wymaksować, mimo iż na początku miałem dużo kar. No i siłę to już wymaksowałem, kiedy już... Zaraz opowiem jeszcze. Kiedy miałem nadmiar punktów, no i to daje nam zwiększony dwukrotnie bonus do obrażeń i to generalnie tym już wtedy max kosimy wszystko. Dobra, co do walki wręcz i dodge'a. Tak jak mówiłem, przyszedłem do samego Vendigroth nie inwestując żadnego punktu w to, a potem wziąłem ostateczne końcowe błogosławieństwo, aż ta postać robiła wszystkie błogosławieństwa. I ostateczne błogosławieństwo od Veloriena trochę się zmienia w Multiverse Edition. Tak jak w podstawce daje plus 100 do życia i plus 100 do wytrzymałości, to się nie zmieniło. Ale w podstawce dawałoby nam bonusy do kilku statystyk i bonusy do umiejętności melee i dodge. To się zmieniło w Multiverse Edition. Teraz tego nie daje, ale zamiast tego daje całą masę punktów. Z 10 czy 15 punktów daje to ostateczne błogosławieństwo. Co jest całkiem spoko. I tak je zainwestowałem w melee i dodge, bo nie miałem za bardzo już co więcej ich inwestować. Melee, dodge i siłę. I generalnie doszedłem właśnie do takiej postaci, która zadaje świetne obrażenia wręcz. Jeżeli czegoś nie jest w stanie zabić wręcz, albo nie stanie szybko zabić wręcz, to woli zdezintegrować. Mam całą masę buffów, które mogę rzucać na siebie. I generalnie jestem jeszcze super szybki. Dexterity, zręczność na 20 daje bonus dodatkowy do punktów akcji. Dodatkowo dzięki butom mam jeszcze większy bonus. Więc 30 siła, 30 prędkości jesteśmy super szybcy. Ponieważ rzucanie czaru kosztuje 4 punkty akcji, więc 30 podzielić na 4, 7 dezintegracji możemy rzucić, zanim przeciwnik może się ruszyć. Więc raczej jeżeli będziemy chcieli, możemy zabić wszystko. Więc tak, to jest mój końcowy build. Uważam, że jest całkiem spoko. Jakbym trochę pozmienił, to nie brałbym nic w przyzywanie. Wolałbym chyba czas zainwestować, żeby mieć jeszcze więcej punktów akcji. A co więcej? Więcej naprawdę nie wiem, co jeszcze można by chcieć od tej postaci. Granie taką postacią, tak jak już mówiłem, szybko burstujemy, kosimy wszystko, co możemy. Na dłuższych dungeonach jest trochę problem, ale tak jak mówiłem, obchodziłem to mając wiele przedmiotów od many i po prostu zostawiając grę, żeby na jakiś czas, żeby mi się zregenerowała. I expy są dużo lepsze. Jak widzicie, nie doszedłem jeszcze do otchłani. To była ostatnia lokacja, którą chciałem wyczyścić, a potem już bym poszedł do otchłani.
Więc dużo większego poziomu bym pewnie nie wykosił, może jeszcze ze dwa poziomy bym w otchłani wykosił, coś takiego. Ale i tak, ekspy były dużo lepsze dzięki temu, że mag był w stanie szybko burstować całą grupę i zgarniać praktycznie wszystkie doświadczenia dla siebie. No i dobra, to byłby taki mój poradnik, jeżeli chodzi o maga. Mogę wam jeszcze pokazać generalnie, jak wygląda walka takim magiem. Przekażcie, zauważcie, jak szybko postać się rusza. Dzięki temu, że mamy dużą szybkość. No i dobra. Dobra, pojawili się przeciwnicy, tak? Pierwszy cios, żeby zobaczyć, jaką mają odporność na magię. Na ten. Niezbyt dużą. Dodajemy całkiem sporo obrażenia. Więc mogę wykończyć go. Jego, powiedzmy, zdezintegrujmy. Będzie szybciej. Ich niestety nie mogę zdezintegrować. Drzwi też nie mogę zdezintegrować. O, mogę. Dobra. A widzicie, jak nak się na mnie rzucą, nie zadają mi zbyt dużych obrażeń. Generalnie tak wyglądają moje odporności na koniec gry. Jak widzicie, prawie wszystko mam wymaksowane. Głównie dzięki paru przedmiotom magicznym. Mystic Helm, Mystic Leather Armor, te buty bojowe i rękawice. I to daje nam już bardzo fajną odporność. Nadto jeszcze mój zestaw bojowy jest to. I jeszcze jeden pierścień, gdzie go miałem tutaj. I to jeszcze dodatkowo nam poprawia. Jeżeli to nie jest wystarczająco, rzucamy na siebie Shield of Protection. Wtedy już mamy całkowicie wymaksowane odporności. No i dobra, mamy tyle punktów akcji, że... Ciach. 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 No i fajnie. Jeżeli brakuje nam many, możemy sobie zdjąć miecz i korzystać ze sztyleta i powiedzmy rzucać inne zaklęcia. Nam się kończy mana, bierzemy kolejny sztylet, powiedzmy dezintegracja. I... Okej, coś się rzuciło, czego nie widziałem. Okej. Tak, widzicie, jak ma się fajny miecz, dużo siły, to nawet magia nie jest aż tak bardzo potrzebna. Dużo miecz, dużo siły, dużo punktów akcji. I wszystko w trybie turowym jesteśmy w stanie zabijać, zanim będzie w stanie nam zadać obrażenia. Okej. Czasami ciężko coś zauważyć. Dobra. Tak wygląda gra magiem z mojego punktu widzenia. Generalnie gramy w trybie turowym. Jak widzę przeciwnika, rozpoczynam akcję, dezintegruję wszystko i zazwyczaj pierwsza tura zawsze wystarcza do tego, żeby zabić wszystko. Dobra, to tyle. To mój poradnik magowania w Arcanum. Mam nadzieję, że wam to zainteresowało. Uważam, że ta postać byłaby w stanie przejść grę na trudnym. Bez większych problemów. Kiedyś może to sprawdzę. Zobaczymy. Póki co, to tyle, co miałem do powiedzenia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.